Babcia Matylda ma prawie 100 lat i na pewno umrze tej zimy. Już nie opowie o brzozach, którym plotła warkocze, ani o miejscach, gdzie rydze grały z nią w ciuciu babkę. Możliwe, że tam zawaliłby się dach. Wybuchła bomba, dostałby się na listę bohaterów. Strażnik go jednak nie wpuścił. W nocy zamarzł na ławce. Rano służby porządkowe wyczyściły pamięć. Pasażerowie w pociągu do Brukseli. Na wprost siedzi para. On śpiewa Koran, ona stara, gruba, ma uśmiech na twarzy. Obok dwóch funkcjonariuszy, ja pośrodku tego tłumu myślę o miłości, o sercu, o tobie. Kochanku mój, wiersze mi chodzą po głowie. Między niebem i ziemią ona. Czarna, prośnięta suknia, nieruchomy welon, zmuszały kapcie. W fartuchu pęk klucz. Codziennie szykuje kawę, chociaż nikt tu nie przyjdzie. W tej wsi to ostatnia dziewczyna. Na jej horyzoncie nawet uśmiechnięcia.